Czy macie Państwo pytania do kogoś? Ja może do obu panów kandydatów siedzących za stołem. Halo, halo. Mam pytanie do obu panów kandydatów. Takie, po pierwsze, jak według panów powinna wyglądać polityka Polski wobec nie tylko Ukrainy, ale i Rosji w tym momencie, w jakim jesteśmy, który tu został opisany. A po drugie, ustosunkowanie się do czterech pytań referendalnych zaproponowanych przez PiS. Proszę Państwa, jak powinna wyglądać polityka Polski w stosunku do Ukrainy i do Rosji? Ja w 2012 roku na Uniwersytecie w Toruniu, nawet wspominałem dzisiaj panu redaktorowi, napisałem taki tekst: koegzystencja polsko-rosyjskich wpływów na Ukrainie i Białorusi. On wiele miesięcy, redakcja się zastanawiała, czy go wydać, czy nie, on jest dostępny. Proszę Państwa, ja tam wtedy, to ja przypominam, to było przed Majdanem. To było jeszcze za rządów, kiedy na Ukrainie rządziła frakcja prorosyjska. I ja wtedy postawiłem taką tezę, że nie będzie jakiejś sielanki między Polakami i Ukraińcami i Rosjanami, ale istnieje możliwość rywalizacji o wpływy na tym obszarze. Ale co jest warunkiem tej rywalizacji? Przede wszystkim to, że Ukraina musi być państwem federacyjnym. Dlaczego? Proszę Państwa, wtedy na Ukrainie było około 45 milionów mieszkańców. W 1992 roku był ten szczyt 52 milionów. I mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie mieliśmy, powiedzmy, na zachodniej Ukrainie 8 milionów nacjonalistycznie nastawionych Ukraińców, a na wschodniej 8 milionów etnicznych Rosjan. I nie ma takiej możliwości, jeżeli to nie jest proces przynajmniej 100-200 lat, żeby zunifikować tak rozdzielne po prostu państwo w jedno, czyli żeby któraś strona, jedna czy druga, narzuciła swoje, że tak powiem, widzenie państwa ukraińskiego. Ukraina miała szansę trwać, jeżeli byłaby państwem federacyjnym i pozablokowym. I teraz, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o Rosję, gdyby nie tragedia w Smoleńsku, zapytajmy się, jak by wyglądały później relacje polsko-rosyjskie. Czy za, bodajże mogę się pomylić, ale chyba jeszcze świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, czy wojsko polskie nie maszerowało na Kremlu? Była defilada, możemy ją zobaczyć, jakie były relacje w tamtym czasie? Tragedia smoleńska to po prostu jakby jej konsekwencje. I proszę Państwa, jeżeli my dzisiaj patrzymy na to, co tu pan redaktor mówił, jak może wyglądać przyszłość Ukrainy nie za 5 lat, za 3-4 miesiące, to wracamy do sytuacji sprzed Majdanu, ponieważ istniała bardzo wyraźna linia podziału. A ja się obawiam jeszcze bardziej, że jeżeli nie dojdzie do zawieszenia wojny na Ukrainie, w najbliższych 3 miesiącach, to możemy mieć wiosną przyszłego roku układ Perjesław II, czyli linia rozgraniczenia na Dnieprze. Dlaczego? Bo bez wsparcia Stanów Zjednoczonych istotnie w amunicję, Ukraińcy nie będą mogli nie tylko atakować, tak jak tutaj pan redaktor mówił, kropelkowo, ale nawet się bronić. Czyli jak będą wyglądały nasze relacje, przede wszystkim z Ukrainą. Proszę Państwa, na Ukrainie w tej chwili mieszka pod kontrolą Kijowa, szacuje się około 25 milionów ludzi. Z tego około 10 milionów to są osoby, które są powyżej 60 roku życia. Czyli proszę zwrócić uwagę, kto odbuduje Ukrainę.
Ja nie mówię na jakim terenie, tylko kto i w jaki sposób. Czyli nam grozi to, że za wschodnią naszą granicą, na kierunku ukraińskim, będziemy mieli takie Kosowo, tylko kilkakrotnie większe. Czyli państwo, które znajdzie się w szarej strefie bezpieczeństwa, gdzie będzie szarpane różnymi wewnętrznymi, czyli będzie brak stabilizacji. I druga rzecz, ja to mówiłem od samego początku. Białoruś, proszę Państwa, największym błędem polskiej polityki wschodniej było to, że realizowaliśmy cele anglosasów na Białorusi, czyli włożyliśmy niemal całą rękę w destabilizację tego państwa. Jaki jest efekt tego? Jest to bardzo głęboko już w prawie quasi-Rosja. Czy zostawienie na wschodzie sytuacji, którą mieliśmy półtorej dekady temu, był Łukaszenko, była to dyktatura, ale taka dyktatura też jest na przykład w Arabii Saudyjskiej, z którą nie mamy, nie obalamy jej. Trzeba było to przetrwać. Proszę Państwa, na Białorusi mieliśmy największą polską organizację, najlepiej zorganizowaną na wschodzie. Nie Waldka Tomaszewskiego, Związek Polaków na Litwie. 450 tysięcy zadeklarowanych na 10 milionów mieszkańców i 1,5 miliona rzymskokatolików. To była strefa naszych wpływów. Kiedy myśmy to pierwszy raz zniszczyli? W 2006, kiedy na kanwie pomarańczowej rewolucji chcieliśmy tam zrobić tak zwaną jeansową rewolucję, którą bardzo szybko spacyfikowano. I w tym momencie rozbito ten Związek Polaków, którego użyto do tej kolorowej rewolucji. I w tym momencie zaczęły się po prostu nasze problemy z Rosją na kierunku białoruskim. Czyli myśmy sami przez półtorej dekady oddali wpływy na Białorusi, które mieliśmy. Gdzie Łukaszenko kilka razy próbował ratować się, bo to jest po prostu cwaniak, przed wpływami rosyjskimi nadmiernymi, a myśmy nie dali mu szansy. Kwestia demokracji. Proszę Państwa, w jakiej sytuacji mamy od 5 lat, może więcej, Polaków na Białorusi? Zniszczono wszystkie szkoły. Zniszczono wszystkie ośrodki. A ja, proszę Państwa, 20, prawie 5 lat temu objeżdżałem wszystkie polskie ośrodki na Białorusi. To była potęga. Litwa była po prostu, to były nasze wpływy. I myśmy to utracili. W czyje imię? Na pewno nie polskich interesów. I kwestia, proszę Państwa, Ukrainy. Ja powtarzam od 2 dekad. Jeżeli my nie pomożemy Ukraińcom pozbyć się tradycji nazizmu ukraińskiego, to Ukraina będzie zawsze szarpana po prostu i niestabilnym państwem. Bo, proszę Państwa, to wynika z samej istoty ideologii. I teraz, jakie, już kończąc, jakie stosunki z Rosją? Ja, proszę Państwa, zwracam uwagę na jedną rzecz. Kto rozmawia dzisiaj z Rosjanami? Praktycznie cała Europa Zachodnia. Są relacje oficjalne i nieoficjalne. Kto nie rozmawia z Rosją? Polska. Turcja w NATO rozmawia, Orban rozmawia, państwa zachodnie rozmawiają, obojętnie. Proszę Państwa, myśmy się pozbyli nawet takiego elementu, jak drożność na poziomie nauki i kultury. Ja bodajże 3 lata temu rozmawiałem z profesorem Niecieją, byłem rektorem Uniwersytetu w Opolu i on mi mówi, wie Pan co, byłem na kongresie w Petersburgu. Byłem jedynym polskim naukowcem. Pół Europy tam było. Nam wmówiono, narzucono. I teraz kończąc. Proszę Państwa, ta wojna na Ukrainie się skończy, tak czy inaczej, albo dojdzie do zawieszenia.
Europa zacznie handlować tak, jak handluje, i Niemcy dalej przez Polskę rurociągiem przyjaźń ciągną Europę. Będą jakieś stosunki. I jeżeli my się spozycjonujemy tak, jak nam narzucą, że mamy się spozycjonować, to my nie jesteśmy w stanie w ogóle uczestniczyć w poważnej grze na wschodzie. Nam dali do odbudowy Donbas, prawda, w ramach jakichś tam porozumień. Zupełnie abstrakcji. Proszę Państwa, nas wkręca się w różne takie historie, gdzie są po prostu z góry założone, że poważnie się Polski nie traktuje. My nie możemy rozmawiać z Rosją czy z Chinami przez państwa trzecie, które mają większe interesy na tych kierunkach. My w pewnym momencie będziemy musieli z Rosją rozmawiać. A proszę Państwa, Niemcy z Francuzami, co po pierwszej, drugiej wojnie światowej mieli po prostu do dzisiaj tą nienawiść w sobie? Nie, proszę Państwa, życie polityczne jest takie, że liczą się interesy. I jak wojna na Ukrainie przejdzie w jakiś stan, nie wiadomo jaki, to dojdzie do sytuacji takiej, że będą wiele państw, będziemy zaskoczeni, będą, że tak powiem, rozmawiać. Pierwsi tam będą Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, ci, którzy w tej chwili dają wiele sprzętów Ukraińcom. Proszę Państwa, w najgorszej jakiej sytuacji? Na dzisiaj będą Ukraińcy. I my. Ponieważ jeżeli Ukraińcy, do ich świadomości pewnie już dochodzi, dojdzie to, jak oni w tej całej rozgrywce zostali wykorzystani, że zniszczono im państwo, że kilkaset tysięcy ludzi poległo, a można to było załatwić inaczej i nic nie uzyskali, będą się pytać, kto nas w to wpakował. I co, będą daleko za oceanem szukać winnych? Proszę Państwa, my będziemy jednym z głównych winnych. I będziemy mieli poważne problemy. Ja nie chcę tego kontynuować, bo proszę Panią, bo jest tak, chciałbym szeroko Pani odpowiedzieć, i krótko, ale no nie da się, bo tu jest tyle wątków i musimy sobie na tyle pytań odpowiedzieć, że po prostu no nie jestem w stanie, no próbowałem te 5 minut po prostu na ile mogę. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za to pytanie. To raczej ja pierwszy powinienem odpowiadać chyba, bo tu profesor tak szeroko się wypowiedział, że trudno po nim zabierać głos. Niemniej jednak spróbuję przedstawić jakby swoją myśl. Jeśli chodzi o tę politykę względem Ukrainy i Rosji, to w mojej ocenie wygląda to tak, że przede wszystkim winniśmy dbać o polską rację stanu, o polski interes. I w sytuacji, kiedy wszelkie środki, które mamy, mieliśmy, rezerwy, kiedy posłaliśmy tam w ramach pomocy, oczywiście część, powiedziałbym bardzo zasadnie i słusznie, bo zryw, który tutaj w Przemyślu było widać, w którym miałem też, to nie była radość, to był jakiś taki obowiązek chrześcijański uczestniczyć, przyjmować ludzi biednych, ludzi chorych, uciekających przed wojną i tych, którzy nie rozumieją wielkich rozgrywek między możnymi tego świata. Jak najbardziej to było wszystko zasadne, potrzebne. Natomiast to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, w takich kleszczach, z jednej strony ideologiczna Unia narzucająca nam prawa, których nie powinna, nie ma takich uprawnień, gdyby się wgłębić, która drenuje i naszą gospodarkę i niszczy, ale i ideologia, która ingeruje nam w wychowanie, wchodzi nam wręcz w rodziny, do pokojów, a z drugiej strony imperialna Rosja, która ma swoje też ambicje
Więc jesteśmy w niełatwym położeniu na pewno. Natomiast gubi mi się w tym wszystkim polski interes mimo wszystko i chciałbym, żeby ta polityka była bardziej zrównoważona i skierowana na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że generalnie sytuacja na Ukrainie, tak jak przedstawił już pan profesor, ona nie jest łatwa. Tam, ja bym powiedział, są dwie warstwy. Są ludzie, którzy nie rozumieją, co się dzieje. Ci ludzie doświadczający bezpośrednio tej wojny, której nie zawinili. I są ludzie, którzy w jakiś sposób ugrywają na tym, nie wiem nawet, czy swoje interesy. I to bym też rozwarstwił, bo znam też ludzi, którzy tam mieszkają. Znam nauczycieli, jako że jestem nauczycielem, z którymi rozmawiam. I oni tak naprawdę, oni nie wiedzą, co się dzieje. Oni się martwią, żeby przeżyć z dnia na dzień. A możli tego świata bez uronienia kropli krwi jakby rozgrywają tą sytuację. Więc tak jak wspomniałem, tutaj zdecydowanie polska racja stanu, nie możemy się rozbrajać, nie możemy mówić, że wszystko jest dobrze, kiedy nie jest do końca dobrze. Ludzie to zaczęli zauważać, widzimy, jaka sytuacja jest w świecie, jaka jest polityka prowadzona względem Ukrainy, względem także i Unii Europejskiej. Jest to polityka uległości. Więcej asertywności bym sobie życzył w tych relacjach. Co do referendum, ja sobie pozwoliłem te referendalne pytania przytoczyć. Ja uważam, że trzeba pójść do referendum i wypowiedzieć się. Natomiast uważam, że pytania są w pewien sposób tendencyjnie i wyborczo ustawione, ponieważ tutaj już w tych pytaniach widać pewne tezy, więc tutaj no, trudno się odnosić. Każdy, kto przeczyta ten wie, że pewnego rodzaju jest to kampania wyborcza. Nie ma tutaj pytania, które by było bardziej zasadne, czy Polacy chcą, żeby polityka socjalna państwa była prowadzona, jak jest obecnie prowadzona w stosunku do obywateli ukraińskich. Natomiast na pewno trzeba bardzo mocno akcentować narzucany nam mechanizm tej relokacji. Nie możemy się zgadzać na ten mechanizm dobrowolnej takiej solidarności. Tam jest dobrowolne słowo, które się wyklucza, bo tam są kary przecież nałożone, jeżeli nie będziemy przyjmować uchodźców, którzy de facto wcale nie chcą być w tej Polsce. Ci, którzy przypływają tutaj, oni chcą, ich celem są Niemcy, ich celem są kraje z bardzo dużym socjalem, tak to nazwijmy, gdzie nie trzeba pracować bardzo często, a zabezpieczone jest życie. Więc tutaj na pewno tym można, to powinniśmy akcentować bardzo mocno. Natomiast na pewno nie dwutorowo, na pewno rzeczy się po cichu zgadzać w Unii Europejskiej, a tutaj społeczeństwu mówić, że jak to się, no, nie zgadzamy na to wszystko. Dlatego tak jak wspomniałem, nic dodać, nic ująć. Trzeba zająć stanowisko jakieś, zgodnie z sumieniem wypowiedzieć się. Natomiast mieć tę świadomość, że tutaj brakuje jeszcze kilku zasadnych pytań. Bardzo dziękuję. Czy mogę jeszcze raz? Wprawdzie pytanie nie było do mnie, ale skoro już tu jestem uprzywilejowany, to postaram się odpowiedzieć tak króciutko. Powiem po chamsku. Proszę Państwa, z punktu widzenia polskiego interesu wiadomość, że na Ukrainie wyżynają się Ukraińcy z Rosjanami, to nie jest taka najgorsza. Wyobrażam sobie znacznie gorsze informacje. To po pierwsze. Tylko dlaczego my za to płacimy, kiedy można by to załatwić bezinwestycyjnie? Podam przykład, jak to robi Viktor Orban.
I on ma więcej sukcesów niż my, mimo że my tu wszystko. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Ukraińcy wiedzą i my wiemy, że bez względu na to, co władze w Kijowie zrobią, Polska im będzie nadskakiwała, no to oni nie zadają sobie trudu, żeby z nami politykować. Po prostu każą nam, walą pięścią w stół i tyle. Natomiast Viktor Orbán co? Nie wyprowadza, jak tu mówił pan profesor, nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej, nie wyprowadza Węgier z NATO, ale jak ma do wyboru interes węgierski i jakiś inny, to bez wahania wybiera węgierski. Podam przykład. Niedawno Ukraina się zgodziła temu Viktorowi Orbánowi, który z Putinem rozmawia. Prezydent Duda pewnie by to nawet w gorączce sobie nie wyobraził, żeby z Putinem porozmawiać. To ten rozmawia. A Ukraina się zgodziła na to, żeby Węgrom na Ukrainie Zakarpackiej przyznać status mniejszości narodowej. Zgodziła się w nadziei, że Orbán też im w czymś tam ustąpi, a Orbán nie. Mówi tak, to świetnie, to bardzo ładnie, żeście się zgodzili, ale jeszcze trzeba tam zmienić system edukacji na tym terenie, bo jest taki bardzo, taki radykalnie proukraiński, a to ma być prowęgierski. Bo jak nie, powiada Orbán, to jakbyście tą jeszcze tę edukację tam wprowadzili, to ja się wtedy zastanowię, czy przez terytorium węgierskie przepuszczać transporty z bronią i amunicją, czy tylko tak jak do tej pory było, konwoje z pomocą humanitarną. No i przerzucił piłkę, a my żadnych warunków nie stawiamy, właśnie nie wiadomo dlaczego. No tu już o Białorusi, to już pan profesor mówił, na skutek zabawy w mocarstwowość z panią Swietłaną, wepchnęliśmy Łukaszenkę z całą Białorusią w objęcia Putina. Nic nie dostałem zdania. Nawet pani Świetłanie żeśmy się nie przysłużyli, bo ona cienką herbatkę emigrancką siorbie tam musiała uciekać z Białorusi i tyle zyskała na tym. A Łukaszenka przecież, no dyktator, tam świnia i w ogóle tego, ale przecież Łukaszenka nie uznał aneksji Krymu po 2014 roku. No to proszę. To ten dyktator, ta świnia i tak dalej. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o Rosję, to w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Stosunki z Rosją nie zależą tylko od Polski. Nie zależą tylko od Polski, od Rosji też zależą. I my z Rosją mamy od 300 lat jeden problem. Bardzo trudny. Od 300 lat. Rosja ma do nas właściwie jeden interes. Czasami pan tak próbuje go po chamsku, jak to oni realizować, ale ma do nas jeden interes. Żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Co to jest status bliskiej zagranicy? W skrócie, jak już koniecznie chcecie być osobno, nie możecie wytrzymać, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. No i my nie zawsze chcemy i to jest ten problem z Rosjanami. Gdyby oni przestali od nas oczekiwać, że my się zgodzimy na status bliskiej zagranicy, to właściwie nic by nie stało na przeszkodzie, żeby te stosunki polsko-rosyjskie, oczywiście tout proportion gardé, z uwzględnieniem proporcji, dysproporcji między naszymi państwami, jakoś ułożyć na normalnych podstawach. Dziękuję bardzo.